Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 23 na moim kanale. Odcinek nagrywany zaraz po poprzednim, czyli 16 września 2024 roku, dokładnie o godzinie 18.18. Jak zresztą widać, ładuję i ładuję ten telefon i średnio chyba przybywa cokolwiek. Dojechałem już sobie tutaj ze sklepu tą kubotką z przylepą po ostatnim transporcie. Właśnie reszty kostek z kiszonką do krów i karmieniu w poprzednim odcinku po sprzedaży ubrań. Dalej nie wiem, co oznacza ta reklama, czego to jest reklama. No a dziś kontynuacja. Dziś kontynuacja sprzedaży. I będzie to soja wreszcie. Jak już mamy czerwiec, 21 wybiła, już akurat 2 minutki upłynęło od tego czasu. Co? Na dwa zestawy sobie polecimy ze sprzedażą soi. Także na tego puścimy już pracownika na południe. Dobra, na kierowniku, mam nadzieję. Także na tamten zestaw, którym trzeba zrobić 3 kursy, puścimy pracownika. No a na ten sobie na razie samemu pośmigam 2 razy, no i potem ewentualnie trzeci, ostatni pojadę samemu. Generalnie wygląda to w ten sposób, także mamy w silosie 177,5 tysiąca litrów. No i cena przestała rosnąć chwilę w sumie po zakończeniu poprzedniego odcinka, jak powiedziałem właśnie, że już zaczyna, że przestaje rosnąć i zaczyna spadać. Także wynosi aktualnie 3778. O kilka dosłownie, tutaj o 5-6 dolarów więcej mam zapisaną najwyższą cenę, także naprawdę jest bardzo fajna ta cena, elegancka. Także lecimy sprzedać. No i właśnie jak widzieliście po ilości, no to idealnie będzie 5 kursów. Tam 10 litrów tylko zabraknie, także naprawdę malutko. Do pełnej przyczepy piątej. Także będzie 5 przyczep, 3 te właśnie z przodu po 37,5 tysiąca litrów. No i 2 zestawy z tyłu, czyli 32,5 tysiąca litrów. Czyli łącznie właśnie 30... Chciałem klikać, ładować byle co. Trzeba tu swoje wybrać. Ładnie nam poleciał już zestawik. No mi tu chwilę zajmie. Pomimo, już mam mniejszą pojemność, no to trzeba tutaj powybierać dokładnie, co chcę ładować. No i osobno tutaj poładować najpierw przód, potem tył. Upewniamy się, ups, żeby do pełna załadować, żeby tutaj nie zostało nic w silosie. No bo generalnie plan jest, żeby dzisiaj go tutaj wyczyścić do cna, chyba tak się mówi, tak? No, możemy sobie w sumie tyle też brać koło pola. Także generalnie zostało 107,5 tysiąca litrów, no bo tam jest właśnie 37,5 tysiąca i tu jest 32,5 tysiąca. Także łącznie te dwa zestawy mają 70 tysięcy litrów. Także będą po 2 kursy i jednym i drugim zestawem. No i jeszcze tam 37,5 tysiąca prawie, że zostanie akurat na trzeci kurs, tamtym większym zestawem właśnie. John Deere'em. O, tu ładna jest górka. Ładna jest górka, ale McCormick daje radę. Tam już John Deere widać, że dojechał i objeżdża ten budynek dookoła. No bo tam jest dosyć ciasno. Chwilę będziemy musieli poczekać. No generalnie wziąłem sobie 2 najmocniejsze. Ale to jest zmiana, nawet fajnie. Sporo miejsca, także spoko. Wziąłem sobie 2 największe, najmocniejsze ciągniki moje. Także spoko. Podczas ostatniej sprzedaży już zauważyłem, że bardzo dobrze, że on tam do samego końca dojeżdża, ponieważ jeszcze trochę by tu, jeszcze trochę i by przyhaczyło ten murek, nie? Także dobrze, na środku się nie wysypuje, tylko nie zatrzymuje, tylko tam na samym końcu, ponieważ ten właśnie daszek tutaj nad nami ma kolizję. Także wydaje mi się, że jakby w drugą stronę. Tu jest ten daszek krótszy z tej strony, więc jakby odwrotnie zajeżdżał, to by było lepiej. No jakiś ma problemik niestety, kurczę. I nawet mu nic nie robiłem, nie? Także słabo. Soję mu tu tylko wybierzemy i na południe powinno być ok. Mam nadzieję, że trafi ziomeczek jeszcze na drugi kurs, a potem już sobie samemu ten trzeci raz polecimy.
Nie zwróciłem uwagi w sumie, ile zarobiliśmy za to. No ale naprawdę ładnie. Ładnie powinno wyjść. No ponad 600 tysięcy, nie? Już mieliśmy prawie milion na koncie elegancko. To jest na tyle duża ta kratka, że tym zestawem można obie przyczepy naraz wysypywać. Fajnie. Nie wiem, czy dogonimy. Tego ziomeczka to jest też przerobienie winogron, tak? No, ładny stan konta. Myślę, że przebijemy 1,5 miliona. Także coś fajnego trzeba będzie ogarnąć. Tutaj kombajny stoją. Do bawełny i do zboża. To ja w sumie pierwszy, jak on tu. Z zakrętem już dał buta. Do V-Maxa. 5 dyszek. Już go coś blokuje. Pojedziemy sobie odwrotnie, żeby już to być do wyjazdu gotowym. Niekoniecznie pakować na prosto na czołówkę. Także nieco ponad 100 tysięcy litrów jeszcze. Fajnie tu zajeżdżają. Pod tym względem elegancko. O ile się nie zablokują gdzieś tam, nie powiedzą, że nie mogą trafić. No to jest spoko. Także teraz tam prawie że 75 tysięcy litrów powinno zostać, tak? W silosie, dokładnie. No czyli tam 10 litrów brakuje i będą dwa tamte pełne zestawy. Także generalnie elegancko, że już nie musi nic zostawać w tym silosie. No bo ostatnio tam 3,5 tysiąca litrów chyba około, tak? Zostawialiśmy. Także spoko. Dobra, polecę sobie teraz pierwszy. Ciekawe, czy znowu tam ten pracownik będzie miał problem. Gram sobie na parę standardowo. Jak też można usłyszeć. Fajnie też można tu delikatnie skręcać na tym zakręcie. Nie tak zero-jedynkowo. O, fajne są te sprzęciki. Ponad 300 konie. To już robotę robi naprawdę niezłą. Ostatnio sobie też kupiliśmy kubotkę 200-konną w tym niemym odcinku. Kilka odcinków temu właśnie. Nie wiem, czy to jest za blisko się tego rogu. Dobrze, dobrze. Sypiemy 12, elegancko to wygląda. No i za taki tutaj zestawik 32,5 tysiąca litrów dostaliśmy prawie 123 tysiące dolarów. Elegancko kasa ubywa, także tamten pracownik też gdzieś tam jedzie. Okej. Okay. Za chwilę się będziemy z nim mijać, tylko muszę zdążyć kamerę obrócić. No, elegancko. Elegancko. Przejdziemy sobie może koło krów, nie? Robimy się tu. Tutaj zostały... Ups! Uwaga na słomę. Cztery kostki z kiszonką. No i tam jeszcze w paszowozie jest trochę. Tak jak mówiłem już w poprzednim odcinku, plan jest, żeby też pierwszy raz w tej grze zrobić siano. Chociaż generalnie może nie ma to aż tak bardzo sensu, ponieważ właśnie tutaj się odczepiają obie na raz. Załadujemy sobie może ją uprzemienia troszkę. A zatem tą przyczepę 141 700 dolarów. Ponad. Ładnie, ładnie. Tu już ładnie trawa rośnie. Podliczymy sobie tutaj, żeby góry miały co jeść. W sumie to może i ta przyczepę już tu może stać na stałe. Nie wiem w sumie, czy będzie przeszkadzała, czy nie. Dobra, a ja sobie zresetuję w takim razie na sklep ten ciągnik, tą przyczepę pierwszą. Ach, tylko i tak muszę tu na farmę wrócić. Ta mniejsza została, dobra. Dobra, czy tamten jedzie, czy... Jedzie, dobra. To spoko.
To spoko. No i będzie jeszcze jedna taka przyczepa. 120 tysięcy około. Nieco ma 120 tysięcy litrów. Dolarów. Niecałe 37,5 tysiąca litrów. To tyle ładnie przystaje rośnie. Także polecimy sobie jeszcze John Deere'em jeden zestaw, a tego tutaj chciałbym puścić z rzepakiem. Tu jest właśnie nieco ponad 26 tysięcy litrów, tam już widać John Deere'a leci sobie po lewej. Prawie dwie takie pełne przyczepy z rzepakiem jeszcze będą, także chciałbym je teraz też puścić tutaj, jak jest chwila, do oliarni. A z tyłu też wezmę przyczepę na palety, nie? Mogłem już ostatnio jedną z Kubotą sobie wziąć też ten rzepak po drodze. O, akurat John Deere podjął. No i tak jak mówiłem, 37,5 tysiąca litrów prawie. Także podjedziemy, wyślę teraz tego McCormicka, a ja się przyjadę. John Deere ładnie podjechał i się napełnia. Także puszczam na tego pracownika. No i lecimy ostatnim kursem. Tego zwalniamy. No i siadaj, nie siadaj. Fajna jest ta przyczepa. Jest największą przyczepą w tej grze. Są tam jakieś większe naczepy tylko. I proszę bardzo, elegancko opóźnione. Tu jakieś też jest na sorgo zapotrzebowanie, ale średnio. Cena jest jakkolwiek tutaj atrakcyjna. Także lecimy ostatni kursik John Deere'em. Bardzo fajny zestawik, nie? Kolorystyczny nawet. Nawet takie przyczepy też widziałem gdzieś tam na filmach w realu. Są. Także no faktycznie jest to licencjonowane i w realu również takie są, nie? Ktoś takich używa. Także fajnie. Niekoniecznie tutaj w mojej okolicy, ale gdzieś tam w internecie, na filmach widziałem. Także no fajne są te przyczepy. I elegancko. John Deere też daje radę cały czas ponad 5 dyszek. Nie zwalnia z tym obciążeniem. No ale też tu górek żadnych za bardzo nie było po drodze. W sumie jak teraz mam okazję, to sobie w tą stronę podjedziemy. No i tu jest troszkę chyba faktycznie więcej miejsca. Daszek krótszy, nie? Więc można nawet na środek sypać. No i tu już o daszek haczy. Ale generalnie jest lepiej. No i elegancko. 141, a nawet tam mówiłem 120, a to 120 jest za tamtą przyczepę. Kilka tysięcy litrów mniej. No a tu jest 141 tysięcy i pół ponad. Także bardzo, bardzo ładnie. A w porządeczku, puszczę pracownika. No i na farmę. Niech tam dojedzie. Ten tu jeszcze kawałeczek zaraz dojedzie. No tu jest też taka sama reklama. Belief. Ciekawe. Bądź liściem. Czy być liściem. Chyba, że to znaczy co innego w tym tłumaczeniu. Dobra, podjedziemy sobie najpierw tutaj wyładować ten rzepaczek, potem załadujemy palety. No i czas już można też przygiąć. Już nie będę googlował. Mniejsza z tym, to się rozpadało. Dobrze, ten rzepak dowiozłem. Sypiemy, to nie zmoknie, nie? Także kurczę, naprawdę ładny stan kąta. Dobra, ten dojechał, także no myślę, że teraz już do czerwca możemy przewijać sobie czas na spokojnie. Też w ogóle ostatnio była wyłączona nie tylko produkcja z przetwarzaniem oleju, jak
jakieś tam zapotrzebowanie znowu. Finanse też wam za chwilę pokażę. Pszenica jest na zapotrzebowaniu. No ale to akurat nie dla mnie. Zapotrzebowanie nie. Niezbyt mnie to interesuje. A pod odcinkiem też zauważyłem, że nie tylko tu to, co zauważyłem właśnie i o czym mówiłem w poprzednim odcinku, że była wyłączona produkcja oliwy z oliwek w tej olejarni, to też w zakładzie krawieckim była wyłączona produkcja tkanin, także też tu się ich produkcja ubrań z tkanin, także też tu ich się tyle nagromadziło. No ale spoko, to i tak szybciej przerabia ten zakład krawiecki niż przędzalnia produkuje, więc na spokojnie te prawie 6000 litrów tkanin to jeszcze ogarnie na spokojnie ten zakład krawiecki. Sporo ostatnio też zrobiliśmy w poprzednim odcinku z ubrania. Naprawdę ładnie. Tutaj też już jest pełno takich 12 palet chyba na zewnątrz. Prawie 20 w mleczarni. I się tu już też kilka tysięcy w środku w mleczarni zaczęło gromadzić. Także fajnie. Dobra, w takim razie przewiniemy sobie jeszcze miesiąc, nie? Kury tu nie głodują. Gnojówki już jest prawie pełne, ale to za miesiąc w sierpniu sobie ją wylejemy. Tutaj moje uprawy, jak tam wyglądają? O, jako tako, byle jako. Trawa już jest gotowa do zbioru generalnie, ale już nie będziemy teraz w lipcu tego robić, tylko w sierpniu. Sobie to ogarniemy. Dobra, przewijamy jeszcze miesiąc do sierpnia, no i zaczynamy. Zaczynamy, proszę Państwa, zbiory sierpniowe. Jeszcze bym miał finanse pokazać. No, jeszcze zdążyłem, jako tako. To, co w czerwcu zarobiliśmy z soi w tym odcinku. No, bo przednie tam w maju, to pokazywałem ostatnio, nie? Ale żeby tu nic nie przegapić, żeby wszystko pokazać, to często trzeba tu jednak zaglądać. Koszty utrzymania ziemi już prawie 900 dolarów płacę co miesiąc. O, tak to wygląda. Do krów też trzeba zajrzeć. Gnojówki też mamy tam 18 tysięcy beczce i tu 48, także na prawie 6, prawie 70 tysięcy litrów. 60 i 6, 7? Coś koło tego. Ładnie. No i mleka mamy sporo. No ale już tam kilka ostatnich kostek z kiszonką krową wrzucimy i generalnie tyle. Nie wiem w sumie, czy będę chciał jeszcze teraz robić siano. Chyba niekoniecznie w sierpniu. Może w grudniu. Po drugim koszeniu tej trawy. To ogarniemy. No, jednej palety jeszcze brakuje. Tu ile jest w ogóle w środku? Kurczę, 500-300. Czekamy na tą jedną paletę chyba jeszcze, nie? Nie ma co tu się za wcześnie stąd ulatniać. Tu jeszcze 34,5 tysiąca litrów zostało tych oliwek. Będzie prawie drugie tyle po zbiorze teraz. Dobra, w takim razie lecimy, proszę Państwa, z zbierami sierpniowymi. Czas jeszcze trochę przewiniemy, możemy zacząć rozkładać, żeby tam tą jedną paletę jeszcze się dorobiła i żebyśmy zabrali na farmę pełną przyczepę, żeby nie robić pustych przelotów. Pewnie na tym polu sobie teraz gnojóweczkę rozwijemy. No i zasiniemy może kukurydzę teraz, bo pewnie chyba na razie nie. Tego też to możemy puścić. Tylko też tu krzywo się ustawiło. Cholibek też tu ładnie sypie. Prawie 30 tysięcy litrów, nie? Pomimo, że nie jest zmulczowane, wymaga zaorania, no to generalnie samo podwójne nawożenie już tu daje sporo. 80%. Długo na tą paletę trzeba czekać. Pewnie z oliwkami będzie pierwsza. No ale pewnie jeszcze chyba nie nadają żadnego deszczu, mam nadzieję. No na szczęście nie. Sierpień ma być pogodny, 30 stopni. Około nawet 34 maksymalnie.
W grudniu, co prawda, ma padać śnieg. Tak samo jak w styczniu, w lutym. Także będzie zima sroga. Zima będzie sroga. Dobra, tym zawracamy i tam mamy pole z bawełną do zbioru. W sumie raczej nie będzie chyba pełnego tutaj pewnej kostki. No ale też nie koniecznie mi na tym teraz zależy, żeby tu była pełna kostka. Także teraz już przynajmniej nie brakuje. Bawełny na razie jest tam połowa, około, czy ponad połowa. Także teraz na 7 sobie chyba rozlejemy gnojóweczkę i zasiejemy może kukurydzę. Czy mamy przystawkę do tego? Gdzieś tam jest, tak, koło tam dziewiątki sadu z winogronami, którego jeszcze nie mamy. Jest taka przystaweczka 6-metrowa, tak? Także tu raczej pełnej kostki nie będzie z tego pola. No ale spoko. Fajnie się nawoziło, tu jakiś tam malutki mieczek, tylko był z gnojówką, ale generalnie spoko pole. Aczkolwiek niecałe 2 hektary, więc jednak czasem jak jest pole tej gnojówki, tak jak teraz, to potrzeba coś większego. No dawaj tą paletę, bo bym chciał czas zwalniać i ten zestaw tu stąd. Stąd przestawiać. Długo każesz na siebie czekać. A i nawet teraz sojuszu pakowego się więcej wyprodukowało. Nie wiem dlaczego tak to. Raz więcej tego, raz więcej tego się produkuje, nie wiem o co tu chodzi. Dobra, tą przyczepkę myślę, że możemy na razie tu odczepić. Koło wiarki i zgrabiarki. Nie wiem, czy jeszcze będzie ten zestawik tu potrzebny. Tu jest przyczepa na bawełnę, ale raczej teraz nie będzie potrzebna. No a ta kubotka będzie chyba do kultywatora podpięta, nie? A kolejna jest paleta z jajkami. Czyli ten zestawik 200 koni. Fajnie się z tym kultywatorem nowym sprawdza. Tutaj raczej też soję będziemy siać kolejny raz. Także możemy już tu w sumie puścić ten zestawik za bawełną tym razem. No i tu do trawy też trzeba było. Trzeba było coś. Ok, mamy pełną paletę, więc zwalniamy czas. Czymś tu trzeba będzie też trawę kosić. Nie wiem, czy John Deere'em, czy John Deere'em, czy McCormickiem. Robimy się tam, mam nadzieję. Oprócz to może przytrzemy, ale trudno. Dobra, także ten na farmę. Dokładnie. Dokładnie. Czym direkt tam za kombajnem do bawełny. Również soja. 80% mają oliwki. Także przepniemy pewnie do Maseja tam te przyczepki. I będą do zbioru oliwek. Do zbioru soi też trzeba jakiś tam ciągnik i przepiąć przyczepę do John Deere'a. Nie wiem, czy tu czekać jeszcze. Za chwilę to będzie pracowników brakowało znowu. Jak już trzech jest zajętych, czyli połowę maksymalnej ilości, jaką to można zatrudnić. Popiskaczu troszeczkę. Na razie może go nie będę puszczał, chociaż zobaczymy. Ten tu już wraca. Ten tu z kultywatorem. Do gnojówki może ma kormik. Pełny zbiornik ma z oliwkami. Do tej przyczepki jakiś tu chyba mały Masej ewentualnie. Silnika punktowego chyba ta mniejsza kubotka, chociaż jeszcze trzeba też tu parę z jajkami zabrać. Nie jest to pilne, ale też to chwilę zrobimy. Tutaj nakarmimy i tą przyczepkę też trzeba opróżnić, spiąć z tamtymi. Tu jest też beczka do mleka. Mleko też trzeba właśnie. Zmieniam czy do dużej kubotki, czy do małej. Może dużą kubotkę puszczę, bo mała sobie radzi na pewno. Maseje słabo, a ciekawe jestem jak duża. Kubotka sobie poradzi z tym transportowaniem mleka. I przyczepę też weźmiemy do palet od razu. Ups.
Jeszcze już ten kornik daje jeszcze, dobra. Ale tu ten jest już pełny. Dobra, tego na razie zwolnię. Tego na razie zatrudnię. Do tego chciałem. Tyle ciągników, a to tylko dylemat, co zrobić, nie? No tak to jest. Zmieszczę się tu jakoś. Mam nadzieję. Ale nastawiłem sprzętu, kurczaczki. Dobra, ten masy i te przyczepki do odbioru oliwek. Wykonać. Idziesz tam, ziombel. Mam nadzieję. Ten masy chyba do tej przyczepy dużej. No niech będzie. No niech będzie. Może sobie jeszcze cofnę, tak? No jakiś taki słabszy ciągnik w sumie do tej przyczepy, no bo ona będzie stała i tak większość czasu. Puścimy go gdzieś tu. Dobra. Tego to ja chyba też puszczę sobie na... No pusto, nie? Po beczkę do gniówki. Tego na razie odczepię. I zepniemy sobie. Akurat już mnie odprowadzono. Kombin z soją. Teraz weź tu cofnij, kurczę. Nie jest to takie proste. Mogę jakoś tu sobie inaczej podjechać. No, ogarniemy to chyba. Może nie na raz. Wiesz, zwrotna jest ta tragedia. Ta kubotka nie ma tragedii. Ale no jak już się zacznie łamać, to ciężko jest to ogarnąć. Także większa kubatka, 200 koni. 11 godzina wybija. Dobra, pusta przyczepa jeszcze nie. Ciofaj. Ok, teraz tak. Stwórz pracę, załaduj i dostarcz z oborze dla krów mleko do mleczarni. Trzeba go też będzie mieć na widoku. Chociaż on tam pewnie się zablokuje. Mam nadzieję, że nie przy krowach. Tylko przy... Ten już jest pełny. Tylko przy... Ups. Tylko przy mleczarni dam opalety. Bo on sam tych palet nie załaduje. Muszę ja tam się przysiąść to zrobić. Dobra, odbieram oliwki. No, nawet na styk to szczepa. Może nie widać, ale sięga. Przynajmniej jak się rozłoży ten kombajn, bo zanim się rozłoży, to jest taki niższy i nie dostaje. Dobra, nie patrzcie, co się dzieje z przyczepami. Jestem ekspertem, zaufajcie mi. Dobra, dojechał. Ładuje się, ok. Mam nadzieję, że tam wykręci i to ogarnie. Ten ma to jakiś problem. Tutaj ziomek. Tak myślałem, że mogą być problemy, jak go tu zwolnię, zatrudnię.
Dobra, tu na razie niech stoi. Tu jest ta mniejsza kubotka. Tego trzeba by było. Nie, nawet. Kręci. Ciekawe, czy coś z tego wyjdzie. Jego kręcenia ominie tu. Te zestawiki, no ciekawe. No i to standardowo też będzie używanie się z tym omijaniem, nie? Przynajmniej na drugim przejeździe. Dobra, tu już mi gaz stoją, ok. Tutaj działają ten po gnojóweczkę. Ups. Trzeba tu uważać. A no i w sumie tu od razu podejdziemy, jak jest malutko u krów jedzonka. Także tu wysypiemy, tu od razu załadujemy te kostki. Także już żadnej tu nie będzie. Jeszcze proszę, bierzemy, pożałuj. No i dobra. Pełny poszałbus, kiszonki już nie mamy. No i koryto pełne. 70 tysięcy litrów prawie, że gniówki. Także naprawdę sporo. Ale za chwilę sobie też zmarnujemy troszeczkę. Przez to, że tu pracownik będzie ją zużywał, a nie będzie nawoził. Niezbyt jestem z tego faktu zadowolony, ale cóż. Dobra, jak tam kubota z tym mlekiem tam? W trasie, ale w tamtą stronę, tak? Tak. Chyba tak, dobra. Że tego zatrudniamy. No a tamtego Maseja od przyczepy trzeba będzie też do obornika za chwilę przepiąć, bo tutaj będzie jak przy drugim przejeździe. Standardowo. Niestety tak to wygląda sytuacja na tym polu. Może troszkę w prawo. Chociaż w sumie aż tak nie muszę. Za chwilę jak się będziemy przesuwać te kilka metrów. No, teraz to uciekł jakoś tak bardzo. Co ona jakoś dziwnie. Długi jest ten zestaw, także zanim on tu się wyprostuje, nie? To też się trochę schodzi. Teraz będzie ok. No, powiedz. Już limit pracowników, także dlatego trzeba tu korzystać jak są. No, wydaje mi się, że jest ok. Nie zawsze tu się pokrywa to niebieskie z tym, gdzie jest to pole faktycznie. O, połowę siódemki zebrano elegancko. Niech będzie. Niech będzie. Chyba tu jako żadnego sprzęgu nie ma, wydaje mi się. No a tu dokładnie o to chodzi, że się zablokuje, także. Także nawet to lepiej, nie? W sumie to powinienem wcześniej zabrać te polety, bo teraz to ja się nakręcę. Znaczy specjalnie tam nie wziąłem z brzegu, żeby przy kolejnym. Pewno, dobra. Przy kolejnym kursie, żeby też się zablokował, nie? 2, 4, 6, 8, 10, 12 i tu jeszcze dwie zostaną i tak. No jest naprawdę sporo tych palet. Stwórz pracę. Obra dla ptów, równe, czarnia. Powinno być ok. Podjedzie tu teraz i wyleje. A, tylko w sumie i tak trzeba tą szczep opróżnić. Wyłapać go gdzieś tam, jak będzie przejeżdżał koło farmy. Dobra, wydawać. Okej, okay, a jeśli chodzi o John Deere'a, to co ja chciałem z nim zrobić? Ktoś wie? Tutaj kubotka. Także kuboty sobie dają radę. Masę jakoś gorzej, nie wiem o co chodzi. Co ja chciałem zrobić z tym? Nie wiem. Kosiarki. Koszenie trawy. Ale to już w kolejnym odcinku. Wypadałoby kończyć, nie? 35 minut prawie. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Miłego dnia Wam życzę. Zapraszam na kolejne odcinki. A jak kosiarki tam w ogóle. Nie mam pracownika wolnego. I także zachęcam do stawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Miłego dnia Wam życzę. Zapraszam na kolejne odcinki. No i do następnego razu. Także trzymajcie się. No i pa, pa. Gdzie mam kosiarki? Tutaj? Tutaj, dobra. Ups.
Zaraz go zapiemy. No i nie zdążymy 35 minut skończyć. No taka to robota, widzicie. Roboty nie brakuje. No i zdecydowanie nie brakuje. To jest też ta przystaweczka. Tego też tu za chwilę sobie zwolnimy, żeby te palety już go tu łapiemy. Mówić pracę. Tego na farmę wysyłamy. Albo nawet tu. Jakby dał radę dojechać. Jedzie, jedzie. Już pracownika puściłem, ja tu dalej. No i tego trzeba puścić z tamtej strony standardowo. A ja tu dalej gaz cisnę, nie? No i tu będzie latanie standardowo z jednej strony pola na drugą. Na razie, do następnego.